Rozdział 8, pierwszy list do Koryntian, komentarz. W rozdziałach 8, 9 i 10 apostoł broni zdecydowanie wolności pojedynczej osoby, jednocześnie ostrzegając poważnie przed jej niewłaściwym użyciem lub też nadużywaniem. W rozdziale 8 przedmiotem swej przestrogi czyni nadużywanie wolności, które mogłoby przywieść brata do upadku. W rozdziale 9 ostrzega sługi, że możliwe jest takie używanie wolności, które ściągnie na nich potępienie, zaś w rozdziale 10 przestrzega przed użyciem wolności w sposób, który zaszkodziłby naszej społeczności i dał powód do zgorszenia Żydom, poganom lub też zgromadzeniu Bożemu. Wiersze od 1 do 3. A co do mięsa składanego w ofierze bałwanom, wiemy, że wszyscy mamy właściwe poznanie. Poznanie nadyma, ale miłość buduje. Jeśli kto mniema, że coś poznał, jeszcze nie poznał, jak należało poznać. Lecz kto miłuje Boga, do tego przyznaje się Bóg. Jeśli kto miłuje Boga, ten jest przez Boga poznany. Inna wersja. Czyli jeśli kto mniema, że coś poznał, jeszcze nie poznał, jak należało poznać. Lecz kto, jeśli kto miłuje Boga, ten jest przez Boga poznany. Apostoł rozpoczyna ważny temat 8 rozdziału, przedstawiając niebezpieczeństwo zamiany wolności pojedynczej osoby w swawolę i samowolne działanie bez uwzględniania tego, jaki wpływ nasze postępowanie może mieć na innych. Niewłaściwe korzystanie z chrześcijańskiej wolności może przywieść brata do upadku. Apostoł kładzie wielki nacisk na to ostrzeżenie w związku z kwestią spożywania mięsa składanego w ofierze bałwanom. Niektórzy wierzący w Koryncie, ponieważ wiedzieli, że bożki nie mają żadnej mocy, mogli odczuwać osobistą wolność, aby pójść do świątyni pogańskiej i spożywać mięso składane w ofierze bałwanom. Jednak czy słuszne byłoby tak postąpić, skoro inni wierzący mogliby zostać przywiedzeni przez to do upadku? Najpierw apostoł dowodzi, że traktuje o jednej z najbardziej znaczących kwestii, której nie można wyjaśnić samym racjonalnym poznaniem, lecz wyłącznie przez miłość. Jest to sprawa nadzwyczajnej wagi, bo chociaż zasada ta ogranicza się w tym tekście do spożywania mięsa składanego w ofierze bałwanom, to jednak ma ona o wiele szersze zastosowanie w wielu innych sytuacjach. W obecnych czasach w naszym kręgu kulturowym nie dotyczy nas problem spożywania mięsa składanego w ofierze bałwanom. Pojawia się za to wiele innych nurtujących nas pytań, jak choćby kwestia palenia tytoniu przez chrześcijan. Niektórzy próbowaliby odpowiedzieć na takie pytanie za pomocą poznania przez szukanie przekonujących argumentów o jego negatywnym wpływie na zdrowie. Zdecydowanie lepszym jednak sposobem wyjaśnienia tej sprawy jest miłość, która stawia pytania, jaki wpływ będzie miało to na mojego brata w wierze. Poznanie zajmuje się jedynie logiczną analizą problemów, rozważa zalety i wady poszczególnych rozwiązań, natomiast miłość kieruje się dobrem współbraci. Apostoł czyni ważne uwagi odnośnie poznania i miłości. Po pierwsze mówi, wszyscy mamy właściwe poznanie. Jednak samo poznanie nie wystarcza. Każdy z nas potrzebuje równocześnie miłości. W ludzkiej naturze leży pragnienie poznania. Ale jeżeli za wszelką cenę dążymy do poznania tylko po to, aby je po prostu zdobyć, to wzbije nas ono jedynie w pychę. Podczas gdy miłość jest w stanie działać budująco na braci. Poza tym nasza wiedza jest tylko cząstkowa. Mówi o tym m.in. rozdział 13, werset 9. I zaufanie pogładane w naszym niepełnym, wypełnionym brakami poznaniu często prowadzi nas do błędów. Miłość do brata, która stanowi motywację do tego,
aby miał na uwadze jego dobro, będzie o wiele lepszą i pewniejszą drogą do rozstrzygania spornych kwestii. Zaufanie pokładane w ludzkim poznaniu służyć będzie tylko umocnieniu przekonania o znaczeniu własnej osoby i może prowadzić do pychy. Lecz w jaki sposób miłość do brata może pozostać czynna? Jedynie za sprawą miłości do Boga. Zgodnie z pouczeniem apostoła Jana: każdy, kto miłuje tego, który go zrodził, miłuje też tego, który się z niego narodził. Pierwszy list Jana, 5 rozdział, 1 werset. Tu apostoł mówi jednoznacznie o miłości do Boga. Jeśli człowiek naprawdę miłuje Boga, wie, że po pierwsze sam w niewielkim stopniu poznał Boga, a po drugie, że sam został przez Boga doskonale poznany. Świadomość, że Bóg zna mnie i doskonale wie o wszystkim, co uczyniłem, nie pozostawia miejsca na dumę, która rodzi się przez samopoznanie. Wersety 4-6. Co więc dotyczy spożywania mięsa składanego w ofierze bałwanom, wiemy, że nie ma bożka na świecie i że nie ma żadnego innego Boga oprócz jednego. Bo chociaż nawet są tak zwani bogowie, czy to na niebie, czy na ziemi, i dlatego jest wielu bogów i wielu panów, wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy. Kwestia spożywania mięsa składanego w ofierze bałwanom prowadzi apostoła do krótkiego, ale znaczącego porównania bożków z jednym prawdziwym Bogiem. Po pierwsze, my chrześcijanie wiemy, iż bożki są niczym i że nie ma innego Boga oprócz jednego. Upadły człowiek wyznaje wiele bożków i panów na niebie i na ziemi. Lecz dla nas, wierzących, istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec i jeden Pan, Jezus Chrystus. Słowa te mają w zamyśle Ducha Bożego służyć nie tylko przedstawieniu boskości Chrystusa, ale także pokazaniu sposobu, w jaki Bogu podobało się objawić siebie samego, jak na drogach łaski wyszedł naprzeciw człowiekowi. Ojciec pozostaje w bóstwie, a Bóg jest prapoczątkiem wszechrzeczy i wszystko jest dla Niego. Syn zaś, chociaż w żadnej chwili nie przestał być Bogiem, to jednak stał się ciałem i w swym człowieczeństwie zajął miejsce jako Pan. Zatem ów jedyny, którego znamy jako Jezusa Chrystusa, jest Panem, któremu winni jesteśmy cześć i poddanie. Posiada dwojakie stanowisko. Jest zarówno Stwórcą wszechrzeczy, jak też tym, przez którego zostaliśmy zbawieni. Wersety od 7-13. Lecz nie wszyscy mają właściwe poznanie. Niektórzy bowiem przyzwyczajeni dotąd do bałwochwalstwa spożywają mięso jako składane w ofierze bałwanom i sumienie ich z natury słabe kala się. Zapewne pokarm nie zbliża nas do Boga, gdyż nic nie tracimy, jeśli nie jemy, i nic nie zyskujemy, jeśli jemy. Baczcie jednak, aby ta wolność wasza nie stała się zgorszeniem dla słabych, albowiem jeśli by kto ujrzał ciebie, który masz właściwe poznanie, siedzącego za stołem w świątyni pogańskiej, to czyż to nie pobudzi sumienia jego, ponieważ jest słaby do spożywania mięsa składanego w ofierze bałwanom? I tak przyczyni się twoje poznanie do zguby człowieka słabego, brata, za którego Chrystus umarł. A tak, grzesząc przeciwko braciom i obrażając ich słabe sumienie, grzeszycie przeciwko Chrystusowi. Przeto, jeśli pokarm gorszy brata mego, nie będę jadł mięsa na wieki, abym brata mego nie zgorszył. Na początku rozdziału apostoł wyjaśnił różnicę pomiędzy miłością i poznaniem oraz przedstawił prawdziwego Boga. Teraz pokazuje, że nawet pomiędzy chrześcijanami byli też tacy, którzy nie posiadali całkowitego poznania.
Dlatego też nie byli w stanie wyjść ze swym cząstkowym poznaniem poza głęboko zakorzenione w ich świadomości przekonania co do bożków. Widocznie jeszcze ich napiętnowane śladami pogaństwa myślenie nie pozwalało im zrozumieć, że bożki są nicością, a mięso składane w ofierze nie różni się niczym innym od innych pokarmów. Spożywanie mięsa składanego bałwanom w ofierze doprowadziłoby nieutwierdzonego w wierze brata do splamienia jego sumienia. Poza tym widok chrześcijanina jedzącego mięso, które uprzednio zostało złożone bałwanom w ofierze, stałby się dla niego pułapką. Mógłby mianowicie być bodźcem do postępowania wbrew sumieniu, co z kolei doprowadziłoby do tego, że stałby się rozbitkiem wierze idącym ścieżką, której końcem jest zatracenie. Nie chodzi tu o kwestię, czy wierzący może iść na zatracenie, czy wieczne potępienie, bo sam Pan powiedział przecież i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Jana 10, rozdział 28, werset. W Ewangelii Jana wierzący jest oglądany z perspektywy Pana, zaś tutaj, w pierwszym liście do Koryntian, przedstawiony z perspektywy człowieka. My, ludzie, możemy zawieść w naszej odpowiedzialności i postępować w sposób, który prowadzi do upadku brata. Czyniąc to, nie tylko grzeszymy przeciwko bratu, za którego Chrystus umarł, ale także przeciwko samemu Chrystusowi. Dlatego też apostoł kończy rozważanie tego tematu myślą, że miłość do brata powinna nas skłonić do tego, abyśmy nie jedli mięsa. Jeżeli miałoby przysłużyć się to do zgorszenia i upadku nieutwierdzonych w wierze współbraci. Koniec rozdziału 8, pierwszego listu do Koryntian.